Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Gmurczyk i jestem dietetykiem w Centrum Diagnostyki Medycznej Multimed. Chciałabym nawiązać dzisiaj do pytań dotyczących otyłości u dzieci, jakie zadali Państwo poprzez Facebook. Dieta indywidualnie opracowana przez dietetyka, który pozna dziecko, jego styl życia, preferencje żywieniowe, sposób odżywiania, będzie prawdopodobnie najlepiej dopasowaną do wymagań zarówno rodzica, jak i dziecka. Tak, dzieci lubią fast food, jednak żywność ta w większości jest niezdrowa i niewskazana zarówno z punktu widzenia zdrowia dziecka, jak i dbania o prawidłową masę ciała. Dlatego rodzic, który no jednak ma duży wpływ, bądź ma możliwość wręcz sterowania tym, co dziecko jada, powinien wpływać na to, aby tego typu produkty pojawiały się jak najrzadziej, bądź były z diety eliminowane. Zaleca się 2 porcje owoców dziennie oraz przynajmniej 3 porcje warzyw dziennie. Za porcję uznaje się średniej wielkości owoc lub warzywo. Taka proporcja jest szczególnie ważna w diecie dzieci z nadwagą i otyłością, ponieważ warzywa w odróżnieniu od owoców mają mniej cukru prostego, natomiast więcej błonnika pokarmowego, są też niżej kaloryczne, a jest to szczególnie ważne w przypadku odżywiania osób dbających o szczupłą sylwetkę. Napoje schłodzone są zdecydowanie niewskazanym napojem dla dzieci i młodzieży i powinny być kategorycznie z diety dziecka wyeliminowane. Natomiast soki 100% mogą stanowić element zróżnicowanej i zdrowej diety, jednak nie powinny być podstawowym napojem, które pija dziecko na co dzień. Jeżeli dziecko kategorycznie odmawia picia czystej wody, to można tą wodę próbować urozmaicić z dodatkiem soku z cytryny, soku z pomarańczy, albo sięgnąć po alternatywne zamienniki, takie jak herbata owocowa czy delikatne napary ziołowe. Dziecko nie powinno się odchudzać dietą w klasycznym tego słowa znaczeniu, na pewno nie monotonną, jednostronną dietą typu dieta wysokobiałkowa, wysokotłuszczowa czy dieta złożona tylko z owoców i warzyw. Taka dieta może spowodować duże niedobory witaminowe i mineralne, jeżeli będzie zbyt długo prowadzona. Dieta racjonalna, niskokaloryczna może być stosowana w uzasadnionych przypadkach, jednak zawsze pod kontrolą lekarza i dietetyka, ponieważ również może przynieść niepożądane efekty zdrowotne w postaci niedoborów, jeżeli nie jest prawidłowo skonstruowana. Najbardziej wskazanym sposobem na doprowadzenie do prawidłowej masy ciała u dziecka jest zastosowanie zasad zdrowego odżywiania, które sprawią, że w wyniku wzrostu i rozwoju dziecka uda nam się zastopować nieprawidłowy i być może zbyt gwałtowny przyrost masy ciała dziecka, a rozmieniające się proporcje składu ciała sprawią, że waga będzie również prawidłowa dla odpowiedniego wieku. Bardzo ważne jest, aby zasady zdrowego odżywiania zostały wprowadzone przez wszystkich członków rodziny, ponieważ tylko wówczas dadzą one skuteczne i długotrwałe rezultaty. Jeżeli mają Państwo więcej pytań lub wątpliwości na temat odżywiania dzieci, zapraszam do Centrum Diagnostyki Medycznej Multimed.